był czas, kiedy mnie to bardzo mocno podkopywało. No ale kurczę, to jest... Póki sama nie zrozumiałam wartości i wiedzy, jaką ja ze sobą niosę. No tak, ale to jest czysta dyskryminacja wynikająca z cudzego tak naprawdę ograniczenia. Tego nie rozumiem i faktycznie jest to dla mnie trudne. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to... Ale nie gardzisz innymi poglądami, nie każdy mówisz im, że są dziwni. Czytałaś o ten na Instagramie, na Instastory u Doris in Social Media o archetypach? Czytałam, zajebiste. No, zajebiste, ale jak mi się skojarzyło, bo ilekroć ja słyszę słowo archetyp, mam przed oczami, nie wiem czemu, takiego boga, jakiegoś kamiennego typu. Twarz z Wysp Wielkanocnych, głowa, przed którym to ludzie tak archetyp. Przepraszam, nie mogę się... Nie. O archetypie. Jeszcze ty zostawiaj sobie wąsik na... Łapka w górę, jak też tak robicie. Komentarz, jak robicie tak jak ja, czyli obrywacie sobie. Bo jeśli... A ty masz, czekaj, bo ja chyba sobie nie nałożyłam w pełni na nos. No poczekaj, to ja też podniosę. Co by mi się kolczyk nie zamoczył. Faktycznie, bo to może być problem, ale dziwnie się mówi z tym. Nie tak jak Brytyjki. Disgusting. Ale wyobraź sobie cały odcinek mówić w taki sposób, że tak jakby chcesz mi powiedzieć, ale nie możesz. Cedzisz słowo wręcz. Jeszcze z takim uśmieszkiem. I ręce właśnie w ten sposób trzymasz. Albo tak, to jest moje ulubione na politykę. Tak, na politykę dokładnie. No. Doskonale. No. O jest. No i bicie, zawsze tak to słowo kojarzyło właśnie z takim... Archetyp? Archetyp. Mimo, że wiem doskonale, co to znaczy, nie? Ale wydźwięk, bo to słowo ma takie... O, archetyp, o, Jezu, Jezu. O, święty archetypie. I właśnie ludzie kojarzą to straszliwie z takim tematem podniosłym i uduchowiono, religijno, coś tam wyniosłym, gdzie archetyp to jest po prostu zwykłe słowo określające pewien... Pierwszy typ. No, albo schemat, no albo to zależy schemat. Tak no naprawdę. Oczywiście, od tłumaczenia. To, no, ale nie jest to nic takiego, że wiesz, bo modlisz się do tego i stawiasz temu ołtarze. No trochę tak, chociaż wiesz co, powiem ci, że mi się na przykład archetyp jednak bardziej kojarzy z Jungiem i faktycznie z takim... Tak, ale no, bo to jest ten, ja mówię o takim głównym postrzeganiu, że jak sobie, bo ja obejrzałam to story, to bardziej chodziło mi o zestawienie tego, że ona w kontekście biznesowym mówi o archetypach. Mhm. I mi się to zestawiło na zasadzie, że biznesowe, twarde, mocne podejście do tematu, przyziemna dyscyplina i archetypy. To dwa takie zestawienia słów, konceptów, które dla niektórych mogą być totalnie nie do zestawienia, bo wydaje mi się właśnie, że archetypy to są tylko i wyłącznie połączone z duchowością i filozofią, ale to, a tutaj są używane w kontekście modeli biznesowych, w ogóle twardej, jakby twardych dziedzin nauki. Wiesz co, mi się to też kojarzy z tym, bo teraz czytam książkę Brené Brown z wielką odwagą i ona bardzo często podkreśla swoje doświadczenie w biznesowych szkoleniach, w których mówi o tym, że podstawą dobrze prowadzonego biznesu jest empatia i wrażliwość. Czyli rzeczy, które całkowicie nie kojarzą się z czymś twardym. W ogóle rzeczy, tak zwane miękkie umiejętności, tak, związane ze świadomością swoich emocji, właśnie z wrażliwością, to są takie rzeczy, które ja mam wrażenie po prostu to jest bardziej przerażające niż diabeł.
Taki, Jezus Maria, jak to? Emocje? To jest nie, tylko rozhisteryzowane kobiety są emocjonalne i dlatego nie powinny robić biznesu i w ogóle wszystko, co się kojarzy właśnie z takimi rzeczami, które nie są fizycznie namacalne, jak ten dywan, to jest jakieś tam dziwne, uduchowione, przesadzone i w ogóle niekoniecznie tylko twarde liczby, twarde dowody, bo no, to jest namacalne. No, ale to, co mówisz, to w kontekście emocji, to ja miałam ostatnio taką sytuację ze znajomym, a zresztą to też mówiłam trochę w odniesieniu do podwójnych standardów, o których rozmawiałyśmy, to właśnie ja miałam z nim dyskusję, bo rozmawialiśmy dokładnie o tym samym. Mhm. Ja mówiłam o tym samym, on mówił o tym samym, tylko ja mówiłam to z punktu widzenia obrazowego, bo mi tak łatwiej się posługiwać w momencie, kiedy z kimś rozmawiam i nie wiem, czy on posługuje się matematyką, fizyką, konceptami itd., itd., tylko rozmawiam z nim w najbardziej uniwersalny dla siebie sposób. I dla niego moje teorie były uduchowione, nieważne, głupie, naiwne, dziecinne, ponieważ mówiłam obrazami, ponieważ dotyczyły duchowości, ponieważ dotyczyły medytacji, dotyczyły filozofii. Bo akurat rozmawialiśmy o ajurwedzie i pewnych poglądach, które tam się tworzyły 5 tysięcy lat temu, a które obecnie, znaczy to temat się rozwinął do tego, że obecnie wiele z nich jest potwierdzanych naukowo, więc nareszcie mają legitymizację, więc teraz nareszcie są prawdziwe, nie? Tak. I z nim mi się ciężko rozmawiało właśnie z tego względu, że jeżeli czegoś ja nie udowodniłam mu naukowo, czyli rozmawiając nie podesłałam mu dodatkowo jeszcze w trakcie rozmowy albo po rozmowie jakiegoś badania naukowego, gdzie ja mam dostęp do tych badań. Ja mam te badania, którymi mogę sobie potwierdzić fakty, o których mówię. Bo to głównie było w temacie też jeszcze dietetyki i tam najróżniejszych rzeczy. No. To póki mu tego nie dałam, on nie wierzył i mówił, nie, to nie ma, bo to jest wierzenie, to jest duchowość, to jest w ogóle nieistotne. I wiesz, no, zdarza się to nie drugi, nie trzeci, nie czwarty raz, kiedy ja mu podsyłam badanie, które albo artykuł, cokolwiek, co mówi o słuszności moich obrazowych opisów. Tak. Dalej on twierdzi, że jest to dziecinne z mojej strony, że ja się posługuję takim językiem i że jestem naiwna, bo nie posługuję się twardymi liczbami i nie mówię jak naukowiec. No, więc może niedługo będzie niebezpieczeństwo, że będę wierzyła w płaską ziemię. Wiesz. Ja nie wiem, którędy ta logika tam idzie, że jeżeli wierzysz w rzeczy duchowe, to od razu znaczy, że podważasz fakty. Jakby nie rozumiem trochę tego, że ludzie robią tak, że w momencie, kiedy słyszą opis tego samego zjawiska innym językiem, to uważają, że ty podważasz tamten język, a nie, że go uzupełniasz. Tak, no. Skojarzyło mi się to z takim wpisem Przemka Staronia, który ostatnio czytałam na temat tego, jakby, że wszystkim nam chodzi o to samo, żeby mieć poczucie szczęścia i spełnienia i w ogóle. I tam cały taki wpis był na temat tego, który on oparł o swoją wiedzę z działu filozofii i z psychologii. I odpowiedział mu na te komentarze bodajże ksiądz Kramer, który mówił, że no przecież święty Ignacy pisał o tym 1600 lat temu. Ja sobie myślę, 5000 lat temu o tym samym napisali Chińczycy. Czy to świadczy o tym, że któryś z was ma rację? To świadczy o tym, że obaj macie rację i no że jedyna różnica... Bo moja racja jest mojsza. Tak, bo religia jest bardziej, gdzie religia też jest tak naprawdę filozofią pewnego życia, pewnego obcowania z innym człowiekiem, z sobą samym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest taka silna potrzeba pokazania, że mój sposób opisywania świata jest najsłuszniejszy, a jak ty masz inny, to powiedzieć, że jesteś głupszy, to jest jedna z delikatniejszych rzeczy. No, ale tak, dokładnie, jakby jest ten wydźwięk, bo ja tak się poczułam w momencie, kiedy zostało podważone moja wiedza, kompetencje, ja się do tego stopnia, że ja się zaczęłam zastanawiać, kurde, to może ja za mało czytam naukowych rzeczy, gdzie ja sobie myślę, ej, halo, to nie znaczy, że za mało czytasz naukowych rzeczy, tylko posługujesz się innym językiem dodatkowym, tak, który pozwala tobie lepiej te naukowe rzeczy wyjaśnione zrozumieć, przyswoić i zapamiętać. Bo to jest twój język. Bo to jest mój język. Tak. I moment, w którym na przykład ktoś przychodzi i mówi, ty jesteś dziwna, bo ty wierzysz w te wszystkie kulki latające w kosmosie i tak dalej, że one mają jakiś wpływ na ciebie. To jest ciekawe jaki. To ja sobie myślę, no dobra, to jakby... Ktoś ci mówi, że kulka lata, że sobie przejdzie z punktu A do punktu B i może na ciebie wywrze taki wpływ. Nie musi, może. Jakby nie narzucasz tej osobie jakiegoś tam poglądu.
to ona mówi, jasne, wróż Maciej. A potem mówisz, bo fizyka, to takie przyciąganie, wiesz, i czytasz tak, mówisz o grawitacji, o przyciąganiu, o tym, że tak naprawdę wiesz, że sposób poruszania się planet niebieskich ma wpływ i że zależności od grawitacji, i, tak? No, to nie może być tak, że to nie ma wpływu. No tak, 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 no na pewno, jakby to nie jest tak, że jakby księżyc nie porusza się tylko tak, o, tylko że jednak... Jak masz fizyka powiedziane, to już znaczy, o, przepraszam, jak jest fizyka, to ja... Tak, ja jest już, wzór matematyczny, to już się wszystko zgadza, nie? Ja to już nawet rozumiem trochę, a ja nawet jak nie rozumiem, to jest prawda. No, ale to jest nauka. To działa, tak. to istnieje. Tak, to jest nauka i to jest udowodnione, bo tam na niebie to możemy zobaczyć, że jest ten... Ale że ty i tak jesteś dziwna. Tak, tak, tak. No jesteś dziwna, bo jakby widzisz oddziaływanie księżyca nie tylko w sposób wyłącznie tego, że widzisz go na niebie i widzisz, że on się porusza i że widzisz go w różnych stanach, że tak powiem, że jest w pełni odsłonięty albo niepełni odsłonięty, że jest zaćmiony całkowicie i tak dalej, to jakby jak już tam jest coś ponad, to ojejku, niepokój jakby duży, to na pewno nie jest prawda, bo jest zbyt przerażające to, że być może jest tam coś więcej i to, że ktoś wierzy, że jest tam coś więcej, nie oznacza, że ty też musisz. Czy wiesz, to też to jakby tak, tylko teraz tak sobie myślę, że może trochę mój neofityzm wychodzi, może nie, może jakby to jest kwestia też sobie spojrzenia, ale też do wielu rzeczy ja podchodzę dalej jeszcze w niektórych sytuacjach, także nie powiem tego głośno, ale moja pierwsza myśl jest taka, że jasne, po czym dopiero zrozumiem, co zrobiłam, że ktoś mi o czymś mówi, ja znam, jakby nie znam tego języka, ale mam swoje racje dokładnie na ten temat i najpierw ocenię tę osobę, mimo że próbuję z tym pracować, żeby tego nie robić, i dopiero potem się na tym złapię, że dobra, przecież ona mówi dokładnie o tym samym, co ja chciałam powiedzieć trochę innym językiem. Więc to jakby to, że ja to odbieram teraz na płaszczyźnie, czy to myślenie o duchowości, o filozofii, o jakichś tam rzeczach, które mnie aktualnie mocno inspirują i pasjonują i jakby zgłębiam mnie coraz bardziej, bo nie chodzi o to, że teraz pojadę do Tybetu, siądę na skalę i będę medytowała. Tylko no nie, jakby ustaliłyśmy, że nie jedziemy do Tybetu, tylko jedziemy do Dzongkwan, do Korei. Tak, więc... tak, racja. Przepraszam, sorry. To nie jest tak, że wiesz, że odwaliło mi i odkleiło mi się gdzieś peren, tylko jest to część życia tej planety, która mnie fascynuje, bo interesuje mnie, w jaki sposób ludzie myśleli, czy to w tamtych czasach, czy to w tamtym regionie, czy coś tam. I pokrywa się to z niektórymi moimi poglądami bądź doświadczeniami stricte empirycznymi, które nagle mają takie dziwne uzasadnienie, że kurde, to ja nie byłam dziwna, że ja tam rękę jak przyłożyłam, to czułam ciepło, czy coś takiego, nie? I te rzeczy mi się potwierdzają. I jakby na tej linii ja to odbieram od innych ludzi do mnie, ale ja mam dokładnie to samo wobec innych ludzi z tematami, które nie są ze mną związane na co dzień. Ale wiesz co, bo to jest troszkę też tak, że jakby ty mówisz, że to nie jest dziwne. Jakby dla niektórych ludzi to jest dziwne, bo ta rzeczy, których my nie znamy i które są dla nas nowe i które jakby pokazują, że jakby nasz świat jest czymś więcej poza tą wąską linią, którą my akurat w danym momencie postrzegamy, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, to wszystko, co jest poza tym, jest dla nas dziwne. I tak sam przypomniała mi się taka historia, którą ostatnio opowiadała mi Agatka, gdzie mówi, że wyjechała z festiwalu, który jakby był festiwalem w samym środku lasu, w ogóle pełna zgoda z naturą, w ogóle muzyczka, klimacik, super. Chodzisz w luźnych ciuchach, chodzisz boso po trawie, bo jesteś w zgodzie z naturą i w ogóle. Ona opowiada, że wracali z tego las campu i wchodzi do sklepu i weszła na boso. Czyli super naturalnie. I ludzie postrzegali ją jak jakiegoś menela, który w ogóle, wiesz, coś jest z nim nie tak, że idzie na boso. Przy czym przypominam, że jakby jednak urodziliśmy się ze stopami, a nie z butami na stopach. I chodzenie teraz boso... Teraz w tej masce to w ogóle to mówisz tak... No ale trochę jakby, bo jakby szczerze powiedziawszy, mnie to trochę zdumiewa, że dla ludzi rzeczy związane z czymś naturalnym, z tym, że ty, nie wiem, chcesz żyć w zgodzie z naturą, zwracasz uwagę na fazy księżyca, chcesz chodzić boso, masz kontakt z tym, kiedy jesteś boso na trawie, lubisz słuchać zwierząt, nie masz ochoty wszystkiego zabijać, bo psuje ci Boże, bo mrówki są w mojej kuchni, więc ja teraz będę najchętniej spryskał Randstatem wszystko dookoła, bo w mojej kuchni są mrówki, czy coś. I mnie to osobiście, szczerze powiedziawszy, trochę drażni, że
wszystko, co jest inne od tego, co my znamy, to jest od razu jakieś zjebane i należy po prostu traktować z ostracyzmem ludzi, którzy po prostu żyją po swojemu. Ja nie narzucam ludziom tego, żeby, nie wiem, sadzili rośliny w domu, żeby zamiast używać chemicznych środków przeciw owadom, zaczęli używać olejku eterycznego z trawy cytrynowej albo z drzewka herbacianego, bo to jest naturalniejsze. Każdy ma swój wybór. Ja nie oceniam tego, że ktoś chodzi i kupuje jabłko w jednej reklamówce. Ja tego nie robię. Teraz, ale kiedyś tak robiłaś, no póki ale każdy wiesz co, też kiedyś, nie zrozumie. Ale kiedyś też mówiłam na chleb beb, a dzisiaj jestem innym człowiekiem i sorry, ale jednak trochę mam prawo powiedzieć, że dajmy sobie żyć. No dobra, jak najbardziej, tylko ja przypominam po prostu nam wszystkim, nie tylko tobie, ale wszystkim nam, że my też kiedyś byliśmy w tym punkcie i bycie w tym punkcie może też wprowadzić do tego, że będąc w tym punkcie rozumiesz potem inny punkt, czyli będąc w punkcie, w którym telefon komórkowy jest jedynym twoim światem i wolnym czasem, mhm. jesteś w punkcie, kiedy zapominasz o nim, bo cieszysz się leżąc na trawie, bo znasz ten inny punkt i wiesz, że on nie jest dla ciebie, po prostu. No tak, więc ale masz po prostu no. kontrast i porównanie. I to, że faktycznie obecnie ludzie żyjący w zgodzie z naturą, że żyjący w zgodzie ze zwierzętami, szanujący i rozumiejący emocje są traktowani za o, jemu odjebało, bo on to teraz wierzy w duchy mhm. i to niedługo to w ogóle zacznie biegać nago po ulicach, to jest moment, w którym ci ludzie przypominają tym, którzy idąc za rozwojem cały czas, który jest, przypominam, od lat 70. w chuj szybki tak. i nie nadążamy myślowo za tym, co się dzieje w gospodarce, w ekonomii, w społeczeństwie, w technologii itd., itd. Mhm. I my idziemy za tym, bo to jest nowe, pasjonujące. Natura jest stara, nie mhm. jest pasjonująca. Więc my idziemy za tym, co nowe. Dochodzimy do punktu, w którym jesteśmy cali w plastiku, bo poliestrowe spodnie, jabłko plastikowe też, bo jest jeszcze spsikane na dodatek. No tak. W plastikowej torebce stoimy z tym, mamy... Nagle się okazuje, że jelita nam nie wydalają i mamy takie... O kurde, za daleko. To jestem ja sprzed 3 lat. Ja też teraz mogę mówić, bo mnie tak pouważają, ale ja byłam w miejscu, w którym się otarłam o ścianę plastiku. No bo tak. do niej doszłam, pędząc na nieświadomce, ale za tym, za nowym i większość ludzi tak robi, bo to jest w pewien sposób podniecające, mając cały czas nowość. Wychodzisz na łąkę, ona też jest nowa, codziennie inaczej, ale jest jednak najstarszą rzeczą, jaka istnieje, bo jest naturalna. No tak. No tak, tak, tylko mi bardziej, wiesz co, bo bardziej mi chodzi o to, że jakby też nie ma co z drugiej strony patrzeć przez pryzmat siebie, że skoro ty się opamiętałaś, to inni też, bo inni się nie opamiętają, nawet jak dotrą do tego punktu, co ty, a nawet dużo, dużo dalej, jeszcze no, będą zaprzeczać wiadomo, i jeszcze tak. obrażać tych, którzy żyją inaczej. Wiadomo, tak, tylko z tej perspektywy ja nie odrzucam poglądów tych drugich ludzi, ani nie odrzucam poglądów trzecich ludzi, czy czwartych, czy kogokolwiek, tylko po prostu... Z przykrością zauważam obecnie, że tak się dzieje, że ktoś idzie na boso do sklepu i jest pokazywany palcami, patrz, tak nie rób nigdy w życiu dziecko, to jest w ogóle skaranie boskie, że ona bez butów wchodzi do sklepu. To jest przykre, ale jeżeli można o tym powiedzieć i przypomnieć, że w sumie wiemy, pamiętamy, że pochodzimy z natury i to, że kupuje zakupy w siatce, którą noszę ze sobą, nie jest niczym dziwnym, no to zajebiście, jeżeli ktoś weźmie z tego przykład albo stwierdzi, że może w sumie ja też sobie kupię siatkę bawełnianą, to będzie git. No ja miałam ostatni w Lidlu sytuację, bo jak wrzucam warzywa, to wrzucam wszystkie do wózka albo do koszyka luzem. Ja też. I wykładam na taśmę i na taśmie pani tam bierze i tak ze zdumieniem, tak w połowie spakowania i tak się na mnie patrzy i tak zabrakło torebek? To proszę powiedzieć, to ja powiem, żeby obsłudze, żeby tam podała. Ja mówię, nie, ja po prostu nie kupuję w torebkach, bo dla mnie to jest niepotrzebne. Ona tak, aha, bo jest pani którąś osobą, która tak przyniosła warzywa i pomyślałam, że może się skończyły torebki. I w tym momencie pomyślałam sobie, super, jakby zajebiście, bo jeżeli jestem którąś osobą na zmianie tej dziewczyny, która tak zrobiła, to znaczy, że jest nas coraz więcej. No tak. Tak. Oprócz osób, które o tym głośno mówią w internecie, czy pokazują, wiesz, swoje działania wobec tam ekologizacji, czy czegoś tam. To jest zajebiste, tylko my jakby to, co mnie ostatnio zdumiewa coraz bardziej, albo dziwi, to właśnie to, że ludzi, którzy mają nietwarde, biznesowe podejście do życia, określa się dziwakami. Tak.
Tak, określa się dziwikami ludzi, którzy chcą poznać siebie, którzy obserwują innych ludzi, którzy jakby wiedzą, co czują, naprawdę wiedzą, co czują, nie unikają swoich emocji, pozwalają sobie na to, żeby być złymi, żeby być w rozpaczy, żeby płakać, żeby pokazać, że są dzisiaj w gorszym nastroju, że mają moment, w którym nie są kreatywni i tak dalej. Określa się jako ludzi dziwnych i w odbiorze oni są niepokojący. Tak, bo tak, wybijają się z rytmu tego, że musisz być zajebiście efektowny, że musisz cały czas być na wysokich obrotach, że stan jest dla słabych, że ciągły wyścig za pieniędzmi, których i tak ciągle jest za mało, bo i tak nie starcza ci na nowego iPhone'a co roku i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie odczuwam, że dziwnie się patrzy na to, że na przykład idziesz na imprezę, ja przypomnę znowu tą sytuację z imprezy rodzinnej, że idę na imprezę rodzinną i nie jem mięsa, jestem szczupła, zdrowa, zadowolona, jeszcze nie piję wódki. No po prostu to jakby... Jakie masz przyjemności w życiu? Anty po prostu towarzyski człowiek, tak jakby po prostu nie dało się funkcjonować tak, jak ty chcesz, w poszanowaniu tego. Ja nie wnikam w to, jak ktoś się bawi, nie wnikam w to, jak ktoś je, mimo że miałam taki moment. Czasem mnie przeraża, jak widzę na przykład kilkuletnie dziecko, które ma bardzo dużą nadwagę i jestem tym przerażona, jest mi smutno, ale nie chodzę i nie mówię do tej matki, że powinna pójść oddać dziecko na leczenie, czy jakby powinna coś zmienić, bo to nie jest moja sprawa. Ja to tylko dostrzegam. No, dokładnie. Ale też jakby nie dostrzegam tego na zasadzie takiej, jestem od nich lepsza, tylko po prostu patrzę i jest mi przykro, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne rzeczy zdrowotnie czekają te osoby, ponieważ sama byłam w tym miejscu. Jest we mnie więcej współczucia do czegoś takiego, a nie takiego, że musicie myśleć jak ja. To też jest... Kiedyś rozmawiałam z kimś na temat odbioru osób, które dosyć intensywnie zaczęły zajmować się tematyką zero waste. I to też niestety często widać przy osobach, które przeszły na weganizm i tak dalej. Taki agresywny neofityzm. Bo wy robicie tamto, bo wy jecie mięso, bo wy nie zwracacie uwagi na to, co czują zwierzęta, bo wy nie szanujecie łąk i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak nieprzyjemne w odbiorze i tak negatywne. I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, że ktoś ci przyjdzie i na przykład, nie wiem, ja nie jem mięsa, bo nie mam ochoty go jeść i zrezygnowałam z niego z powodów głównie zdrowotnych, a nie etycznych. Ograniczam do minimum spożywanie w ogóle produktów w ogóle od zwierzęcych, ale... Nie ukrywam się z tym, że lubię zjeść latem lody. Tradycyjne lody robione na śmietance. Lubię czasem czekoladę mleczną. I jakby mi przyszedł ktoś i powiedział, że ja jestem podła i w ogóle nie zwracam uwagi na uczucia biednych krów i tak dalej, to szczerze powiedziawszy, gdybym była mniej osadzona w swoich poglądach, to bym sobie pomyślała, to po co ja się w ogóle staram, jak to cały czas komuś nie pasuje, to, że robię za mało. Tak. I tak samo jest z drugą strony, że jeżeli, a propos tych emocji, o których mówisz, że jeżeli jesteś osobą, która ceni sobie właśnie ten taki spokój i to, że jednak dobre poznanie siebie, rozumienie swoich emocji. I jeżeli ty w tym swoim takim spokoju, rozumieniu swoich emocji czasem jesteś zły, to ktoś ci przyjdzie i powie, no przecież miałaś być taka spokojna, taka uduchowiona, to dlaczego jesteś zła? No w tym sensie. I to jest takie, ej, i to, bo złość to też jest emocja. Oczywiście. I jakby, albo w ogóle, że przecież ty jesteś taka uduchowiona, nie rozumiesz tego. No bo się uczę. No, jedno z drugim nie ma nic wspólnego w tym momencie. I w zasadzie tak, jesteś uduchowiona, jest z tobą coś nie tak. Jesteś uduchowiona, zachowujesz się tak, jak czujesz, że się zachowujesz, też jest z tobą coś nie tak, bo przecież jest jakaś konkretna wizja, jak powinny się zachować osoby uduchowione, nie? Zawsze jest tak, że jest jakiś schemat, przy którym musisz się zgadzać. Który zawsze jest niewystarczający, bo jak się już nie zachowujesz tak, ani się nie zachowujesz tak, bo się zachowujesz tak. Teoretycznie według tego pierwszego schematu, to dalej jest to coś nie tak, bo się nie zachowujesz tak. No właśnie, i zawsze jest jakieś ale, no nie? Nie dość, że jesteś frikiem, bo chodzisz na boso, nie dość, że jesteś frikiem, bo nie jesz mięsa, nie dość, że jesteś jakiś dziwny, bo zwracasz uwagę na to, że jednak gdzieś jesteśmy połączeni i w tym używasz kosmosie. Słowa energia. O Jezus, zapomnij. Słowo energia. Energia, jest energia? To jest w ścianie, jak włączysz tam kontakt i się światełka świecą. To jest energia, nie że ludzie mają energię. No absolutnie nie. To już jest szamanizm wysokiej klasy. No i że foton, elektron, proton to też nie jest energia. O nie, no co ty? To jest czysta fizyka tutaj. Po prostu wiązka światła i jego długość. Nie, jaka energia. Nie. To są jakieś takie wschodnie bzdury.
dla szamanów... Energia to jest nazwa, wiesz, on mówi, że energia, bo on nie wie, co mówi, to lepiej powiedzieć energia, tak. To wtedy tak mniej więcej pod coś się to podłoży. Tak, tak, tak. A wszystko, kurczę, tak naprawdę, wszystko to, każda bo ciebie z tych kocham. Reakcji... I nie mogłabym żyć. Ale to wszystko jakby sprowadza się do tego, że ludzie się boją rzeczy, których nie znają i na wszelki wypadek albo to obśmieją, albo zareagują agresywnie, bo to powoduje, że niebezpiecznie zostają w swoim poglądzie. No. A tutaj się okazuje, że może jakaś filozofia któregoś innego wschodu mogłaby może nawet nie podważyć, ty w żaden sposób nie podważyć, ale opisać ciebie w tobie zrozumiały sposób, na początku nieprzyjemny, bo mówiłby parę jakichś tam rzeczy, ale byłby zrozumiały, bo obrazowy. A jak nauką się opisujesz, to nie rozumiesz, akceptujesz, ale nie rozumiesz, więc nie dotyczy cię. No tak, bo faktycznie jak ktoś ci powie, że masz czerwone krwinki w przedziale między 230 a 270, to znaczy, że jesteś zdrowy i co myślisz, no tak, jestem zdrowy. Może w ogóle nie rozumiesz, co to znaczy, ale na kartce napisane tutaj są cyferki, to na pewno... Medycyna mój mówi. Tak, medycyna mi mówi. Znaczy, a potem ja nie podważam medycyny, żeby nie było, tylko chodzi mi o interpretację tego po prostu, nie? Oczywiście. To jest albo lekarz, do którego przychodzisz i... sugerujesz, że może niekoniecznie chcesz ten antybiotyk, ponieważ wiesz, że on się przedostanie do krwiobiegu przez skórę i nie do końca jest ci to na rękę, czy tam nawet na jelita, bo w jelitach... A, tu już czas? No, 15 minut. Bo w jelitach to jednak masz pewne beztlenowe bakterie, na które ten antybiotyk zadziała i ci je troszkę wybija, a ci zależy na tym, żeby one były, bo one są dobre. No. I ten lekarz robi tak... Zgłupiała pani? Skąd pani te bzdury ma? Lekarz, nie? A ja w tym momencie sobie myślę, no dobra, to nawet wiem, gdzie podać jakby wyniki badań, z których to mam. To mam teraz mówić, że mam te wyniki, czy mam... I podważać kompetencje lekarza jej w twarz, czy mam nie mówić i powiedzieć, no ma pani rację, proszę mi dać i tak nie użyję. No. Miałam taką sytuację, tak mi a propos medycyny się skojarzyło, bo medycyna jest zajebista, tylko czasami lekarze po prostu nie dają dojść do głosu ludziom, którzy nie mają dyplomu medycznego, może się interesują medycyną, albo znają ją z innych podejść, albo od innych ludzi, no. Ale są w tym momencie już absolutnie niekompetentni do tego, żeby cokolwiek mu powiedzieć. Ale powiem ci, że jakby to nie jest tylko kwestia medycyny. No. Nie róbcie tego w domu. Nie rzucajcie maseczkami do twarzy. Żeby się przyklejały do tego, do szafki. Jest taki problem. Bum. Blask. Ale wiesz co, bo to trochę mi troszkę jakby podkreśla taką rzecz związaną właśnie w ogóle z językiem medycznym i z tym, że w momencie, kiedy zaczynasz się posługiwać tym językiem, to w jakimś sensie bardzo często zauważam, że trudno jest wejść w polemikę z osobą, która jest naukowcem, która uświadamia się, że tej osoby, że te same zjawiska można opisywać również językiem miękkim i że to nie znaczy, że podważasz ich kompetencje i to nie znaczy, że zaczynasz mówić jakieś rzeczy w obcym języku, tylko na pewnym wymiarze są w obcym języku, tylko że jakby my jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, jeżeli jesteśmy wystarczająco otwarci na to. Na to, że istnieją jeszcze inne argumenty, inne poglądy i tak. Być może wiedza, której nie znamy. A ja mam wrażenie, w książce. Właśnie mam wrażenie, że w języku nauki ścisłej jest jakby takie pierwsze prawo nauki ścisłej, to jest tylko nauka ścisła ma rację i tylko język nauki ścisłej jest prawdziwy i zasadny i każdy inny język jest szarlatański. Ja oczywiście rozumiem, skąd się to bierze, i że rzeczywiście jest wielu szarlatanów, którzy przychodzą i mówią, że można się żywić jedynie energią słoneczną. Okej, ale to jest promil. Natomiast na podstawie tego promilu... Promilem też się możesz żywić i co? Za daleko nie dojdziesz. Tak, natomiast na podstawie promilu jakichś ludzi, którzy w pewien sposób jakby wykorzystują naiwność innych osób znaczy nawet nie naiwność, tylko potrzebę znalezienia innego rozwiązania, ponieważ wszystkie inne się już nie sprawdziły i ludzie czasem w tej takiej desperacji szukają każdej możliwej alternatywy, żeby w jakikolwiek sposób doprowadzić się do stanu najczęściej zdrowia, bo to najczęściej wtedy wychodzi. To jest takie założenie, że każdy, kto nie porozumiewa się ścisłym językiem naukowym, jest szarlatanem, który wymyśla sobie rzeczy. Tak, i to jest bardzo ograniczające, bo to też powoduje jednocześnie, że my rozdzielamy ciało człowieka od jego ducha, podczas kiedy te rzeczy są
Tak, podczas kiedy te rzeczy są spójne. Nie bylibyśmy w ciele swoją myślą i swoim duchem, gdyby te rzeczy nie były ze sobą połączone. I to jest dokładnie tak samo, jak medycyna leczy ci, kurwa, kostkę ciężkimi sterydami, które rozwalają ci stawy. To jest dokładnie to samo myślenie, że myślisz tylko jedną wąską dziedziną i nie myślisz o całościowym podejściu. No to tak, jest strasznie szkodliwe tak naprawdę. To, co się wydarzyło w podejściu naukowym i generalnie w tym szybkim rozwoju, to ten rozwój przez to, że jest tak szybki, zapomina o tym, że jakikolwiek skutek ma swoją przyczynę. Oczywiście. Tylko, że moment, w którym zaczynamy tylko i wyłącznie dostrzegać skutki i załatać skutki i zapominamy, że te przyczyny dalej gdzieś tkwią i one to powodują. Podczas gdy na przykład jak na wschodzie, nie bez przyczyny ten wschód cały czas tutaj wskakuje, czy to jeżeli chodzi o filozofię, czy to nawet jeżeli chodzi o medycynę, która też jest medycyną, bądź co bądź. Oczywiście. I bardzo dużo przecież zachodniej, nowoczesnej medycyny bazuje na wschodniej medycynie, ale na przykład mało opłacalne, bo tutaj już jest tylko i wyłącznie czynnik ekonomiczny, mało opłacalne było podejście wschodnie, w którym właśnie leczysz przyczynę, żeby skutek się nie pojawił jakiś tam, więc lekarze rodzinni to byli lekarze, którzy profilaktycznie leczyli rodzinę i byli zwalniani w momencie, kiedy pojawiła się choroba. Dokładnie tak. I to jest nieopłacalne, bo jeżeli ty utrzymujesz względny stan zdrowia, który jest totalnie nieopłacalny dla firm farmakologicznych, farmaceutycznych, czegokolwiek, czy tam ogólnie szeroko pojętej medycyny lecznictwa, to w tym momencie jakby zrozumiałe jest, że przy takim rozwoju gospodarki tutaj musiało nastąpić to odwrócenie. No. I gorsze jest to, że ludzie nie mają jakby... Też przez długi czas nie wiedziałam o tym, jak to funkcjonuje i póki nie poczytałam sobie na ten temat trochę, to był dla mnie naturalny stan rzeczy, że jesteś przeziębiona, idziesz do lekarza, dostajesz worek lekarstw od niego i on cię nawet nie przepytuje bardzo dokładnie, co ci się dzieje. On już wie, co ma ci zapisać w ogóle. Zapisuje ci, dostajesz leki i spoko, wiesz, kupujesz i po tygodniu jesteś zdrowa. Po czym ja na przykład nie pamiętam, kiedy ostatni raz brałam antybiotyk. Teraz nawet nie będę strzelała, ale lata będą, kiedy brałam ostatni raz antybiotyk. A potem czytam... Wydaje się, jak zęba leczyłam, to ostatni raz brałam antybiotyk. Okej. Okay. To 2 lata temu było 3. Mniej więcej. I rozumiem, dlaczego wtedy mi siadły zęby oczywiście. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz brałam antybiotyk, bo u mnie jakby nie istniały antybiotyki, tylko już naprawdę w jakiejś ostateczności, ale takie ostateczności. A ostatni raz chora, także faktycznie byłam chora, byłam 2 lata temu. Byłaś wtedy w marcu. W marcu. Tak, to było 1,5 roku temu. No, pamiętam, co była w stanie mówić. To była moja ostatnia choroba, od tego momentu nie byłam nawet przeziębiona. Lekki katar czasami się zdarzał, niedyspozycja ewentualna, gdzie też wiem, skąd pochodził. Dokładnie tak. Ale wiesz co, tak a propos tych lekarzy, przypomniało mi się, jak ostatnio opowiadała mi Asiałkę historię, jak poszła do lekarza, takiego normalnego lekarza z Luxmedu na firmę i ona przyszła z bodajże bólami w klatce piersiowej w ogóle i on jej zadawał pytania nie pod tytułem, kiedy panią boli, a w którym miejscu i tak dalej, tylko on ją też pytał o takie rzeczy pod tytułem: czy ma pani stresy w pracy, a jak wyglądają relacje z mamą, a jak wyglądają relacje coś tam. I ona tak, ale to jest taki ale właśnie to jest taki standard pytań, że pan jakby przychodzi i pyta po prostu o to, o relacje z matką, czy coś, a on tak mówi, no nie, po prostu ja widzę jakby w których częściach ciała u pani coś nie domaga i po prostu pytam orientacyjnie, czy to przypadkiem gdzieś tutaj tak mi świta. A to był zwykły lekarz? No na to wygląda, że jednak nie ale nie chodzi to mi o to, internista, że... tak. Zwykły lekarz. Tak, to był internista, który rozumiał, że jesteśmy holistycznie, rozumiał, że jesteśmy istotą, która składa się zarówno z ciała i z tkanki, jak i z myśli, jak i z uczuć i te wszystkie rzeczy są ze sobą połączone i jeżeli coś w jakiejś nie domaga, to będzie widać. No, to wiesz, ja się pytam, czy zwykły lekarz, tak trochę nie obrażając lekarzy, ale to było takie skierowanie właśnie ku tym licencjonowanym lekarzom, internistom, do których idziesz do przychodni, bo fizjoterapeuta też jest licencjonowanym terapeutą, ale
już się uważa, że terapeuci, fizjoterapeuci, czy tam osteopaci, czy coś tam, to oni też są tacy nawiedzeni. Mhm. Bo oni pracują z tą jakąś dziwną energią, której przecież nie da się wyłapać tak. Tak, bo tylko nożem jesteś w stanie zobaczyć, co się wydarzyło, nie? I właśnie, bo na przykład wiesz, bo tego rodzaju rzeczy wprowadził mnie w to tak już naprawdę konkretnie mój fizjoterapeuta, którego uwielbiam w ogóle za jego wrażliwość i uważność i to, w jaki sposób on potrafi przekazać człowiekowi jakąś tam wiedzę albo zasugerować, że zainteresuj się tym, bo tutaj możesz znaleźć jakieś rozwiązanie, które cię zainteresuje wobec względem ciebie samego. Tak. I tak dalej. Więc jakby osteopaci, fizjoterapeuci, ludzie, którzy zajmują się reiki i tak dalej, to już są znowu szamani nawiedzeni niekiedy przez zwykłych lekarzy traktowani. Ja uważam, że jakby to wszystko się składa ze wszystkiego, czyli i tacy lekarze są bardzo potrzebni, i tacy lekarze są bardzo potrzebni. Natomiast to, czego bym po prostu chciała, żeby było mniej, to to, że ktoś kwestionuje twoje poglądy, twoją wiedzę, bo ma inne poglądy. Po prostu, bo coś innego go interesuje. I nie chce cię nawet posłuchać, dać ci dojść do głosu, bo swoimi poglądami wyklucza twoje jestestwo. Po prostu. No. Nawet nie twoje poglądy, tylko ciebie całego wręcz. No tak. Znaczy wiesz co, bo mi się wydaje, że to nie jest jakby... To jest trochę bardziej złożony problem, bo jakby podważanie cudzych poglądów, bo to zależy od tego, kto do ciebie mówi, bo jeżeli ktoś jest osobą, która, co jest niestety bardzo często w dzisiejszym świecie, jest osobą, która istnieje, ponieważ ma poglądy, tak, to jest jakby ta przedłużenie tego, że moja wartość w świecie i moja wartość sama w sobie to jest to, co ja robię albo to, co ja mówię. Nie ja jako istnienie, tylko moje działanie. I dla takich osób, dla których ich istnienie jest ich poglądem, podważanie twojego poglądu, w momencie, kiedy ty wykazujesz się innym poglądem, to jest dla nich podważenie ich bycia, ich istnienia jako takich. I dlatego oni muszą natychmiast zbić istnienie ciebie, ponieważ to im zagraża. Tak. Fizycznie zagraża ich to istnienie, dlatego że sami z siebie tak zostali nauczeni w ogóle, że ich wartość tego, jako człowieka nie jest tym, co oni myślą i nie jest ich opinią, tylko ich wartość jest w zupełnie innym miejscu. Jest wartość ich po prostu jest w ich byciu. Wiesz, jakby żeby to było jasne, że człowiek jako człowiek jest po prostu wartością, a to, co myśli, to, co robi, to, co przekazuje dalej i tak dalej, to są rzeczy... To jest wartość dodana do stanu zero. Dokładnie tak. Jak najbardziej. Ja to rozumiem, że w tym momencie tego rodzaju dyskusje, które się pojawiają na polach po prostu sprzecznych opinii, podważają byt danego człowieka, który nie rozróżnia tego, że jest człowiekiem i to jest zajebiste samo w sobie, że jest po prostu człowiekiem. Tak, tak, tak. Tylko, że ty mówiąc, że może nie do końca się zgadzasz z tym, co on uważa, wartościujesz jego życie. Jego istnienie cholera. W ogóle. Tak. I to jest właśnie takie trochę już, jakby to jest cały clue, to jest to najgłębsze jądro tego całego podejścia do dziwaków i uduchowionych ludzi, że moment, w którym oni uważają, że może jednak ta kulka na niebie to jednak ma jakiś tam wpływ nie tylko na ruchy wody we wszechświecie, na ziemi, oceanów i mórz, tylko może jednak ma też wpływ na nasze emocje, nie wiem, na ilość wody w organizmie chociażby albo cokolwiek innego, apetyt, bla, bla, bla. To tym samym kwestionujesz ich życie. Bo oni uważali po prostu inaczej, bo inaczej zostali nauczeni, się nauczyli. Tak, 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 ale to też jakby, nie wiem, czy zastanawiam się, bo jakby też nie przypominam sobie w tym momencie na swój stan tego, żebym miała pogardzać tym, że ktoś ma wyłącznie naukowe podejście. Jakby ja mogę je opisać, zauważyć, że ono jest jakieś, natomiast ja nie gardzę tym, że ktoś postanawia opisywać swój świat wyłącznie w sposób ścisły, w sensie matematyczny, fizyczny i tak dalej. Umówmy się, że matematyka jest królową nauk, więc jakby sposób matematyczny. No. To jest jego wybór i ja się tam nie wtrącam. Natomiast dlaczego pogardzać w ogóle? Właśnie o to chodzi, że dlatego mówię, że pogardzać, dlatego że bardzo często w sytuacji... Odwrotnej. Tak, w sytuacji odwrotnej, kiedy ja mówię o tym, że dla mnie ważna jest duchowość, że mój tatuaż mówi o połączeniu umysłu z ciałem i że my jesteśmy jednością i że dla mnie duchowość jest bardzo ważna i moja higiena myśli, to w tym momencie jestem traktowana nierzadko z pogardą, bo jak to tak, że przecież że to nie jest nauka? I jakby trochę tego nie rozumiem, że ja nie wymagam tego, żeby ktoś podzielał mój pogląd na życie i jeżeli ktoś go podziela, to super, ale to nie jest jakiś żaden wymóg czy cokolwiek. Natomiast nie rozumiem, dlaczego ktoś mnie opluwa tylko dlatego, że ja go mam.
No nie, tego... no wiesz, no nikt nie zaatakuje matematyki bądź nauk ścisłych, które są trudne i ciężkie do zrozumienia i przywilejem jest rozumieć je, co już po prostu było przez wieki udowadniane. W jaki sposób przywilejem jest rozumieć je? W takim, że jesteś super inteligentna, jeżeli rozumiesz nauki ścisłe. Okej. Okay. Bo jest takie troszkę postrzeganie. W ten sposób, no. No więc masz te nauki, które są trudne, które są bazują na cyferkach, no. Na trudnych, skomplikowanych wzorach, które zapamiętania albo logicznego myślenia wymagają tablice w wysokości 10 metra, które się jeszcze przesuwają, mają pod spodem drugą warstwę, żebyś mogła je zapisywać i tak dalej. Warstwa jak ogry. I jakby to jest pewne skojarzenie z nauką, z naukami ścisłymi. Mhm. Natomiast cała duchowość operuje obrazami, operuje słowem, mhm. operuje metaforami, operuje czymś, co jest bardzo obłe, nie jest cyferką, trudną no. do zrozumienia, mhm. tylko jest zestawieniem słów i obrazów. Mhm. Więc to już samo chociażby ludziom, mi też przez długi czas i nawet dalej niekiedy kojarzy się z takim, że to jest prostsze do nauczenia. Może dlatego, że jestem humanistką, więc dla mnie też to jest prostsze do nauczenia. Operowanie obrazami, operowanie słowami i jakby obrazem w myśli, a nie cyferką, żeby rozpisać to. Tego nie rozumiem i faktycznie jest to dla mnie trudne. Okay. Ale nie mam myślenia, że przez to, że jestem humanistką, ja jestem mniej inteligentna niż osoba, która jest ścisłowcem. No. Bo tutaj... To nie jest, że... No tak, ale ciebie to nie określa. Tak, no to nie jest wartość, jakby mnie to nie wartościuje w żaden sposób. No właśnie. Ale ja podlegam pod pewne wartościowanie i stykam się z nim w momencie, kiedy na przykład przedstawiam się i mówię, że jestem filologiem hiszpańskim, że jestem humanistką i na dodatek jestem tancerką. To już jest totalnie nieistotne, jakby wiesz... Moja wartość w tym momencie jako osoby spada, bo nie dość, że jesteś humanistką, to jeszcze zajmujesz się rzeczą artystyczną, kreatywną. To już to jest totalnie... Nie jesteś inteligentny, jeżeli to robisz. Ja się z tym spotykam. I to nie był raz. I jakby po ten temat się toczył u nas już od paru lat w ogóle, tak, że w odcinkach, że mówimy o tym, bo to cały czas funkcjonuje w społeczeństwie, tak. Gdzie ja mam w domu architekta, ja mam w domu inżyniera, ja mam wśród przyjaciół matematyka i wiem od nich, mam w domu bankiera, więc wiem od nich, że oni również spotykają się albo wydźwięk jest taki w rozmowach na przykład z ludźmi, jeżeli dowiadują się, że taka osoba jest, że jest zdziwienie, że tacy inteligentni ludzie w rodzinie jest zatrzymanie myśli, gdzie ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jaka myśl poszła dalej. No. A ty jesteś humanistką, albo ty robisz takie rzeczy, ty się zajmujesz takimi rzeczami, jakby którędy ta linia rodziny poszła. Wiesz, ja wiem, co ja wiem i tak dalej, więc mnie to już nie tyczy. W sensie nie dotyka. Mm-hmm. Natomiast był czas, kiedy mnie to bardzo mocno podkopywało. No ale kurczę, to jest... Póki sama nie zrozumiałam wartości i wiedzy, jaką ja ze sobą niosę. No tak, ale to jest czysta dyskryminacja wynikająca z cudzego tak naprawdę ograniczenia. To jest dokładnie to samo, co to, że jest ci odejmowane jeszcze na dodatek inteligencja, bo jesteś kobietą. I to są tak naprawdę tylko i wyłącznie cudze schematy, które ograniczają jego sposób widzenia, ale które są tak silne, że ta osoba musi tobie ograniczyć twoje bycie w sobą, bo on uważa, że to oznacza coś i ty też musisz tak uważać. To jest w ogóle inny temat związany to się z tym, zasadza, że... No tak, zasadza ale to, na to postrzeganie, że bo ty jesteś dziwakiem. Tak, ale to jest dokładnie to samo tak naprawdę. Tak, to jest koniec tego samego kija pod tytułem. Ja mam w jakiś sposób, ja mam taki filtr na świat i to jest mój filtr, oczywiście ja go szanuję i mój filtr jest jedyny w swoim rodzaju, to jest prawda, jest mój, jest dla mnie słuszny, ale to nie znaczy, że ja będę chodziła i narzucała innym, że mają patrzeć moimi oczami. Po pierwsze, po co mają patrzeć moimi oczami i być moją kopią, bo nie rozumiem po co, a po drugie w ogóle, jakim prawem w ogóle ja miałabym narzucać komuś to, że ma patrzeć na świat, bo ja na pewno też jestem ograniczona w wielu wymiarach. Na 100% są rzeczy, których nie wiem i na których nie starczy mi czasu, żeby się dowiedzieć. I oczywiście biorę to pod uwagę. I biorę też pod uwagę fakt, że ktoś przyjdzie i mi powie, że no tak, tu jesteś taką feministką, a nie zwracasz uwagę na... Jakby nie powiedziałaś publicznie o tym, co się działo w Sudanie. I ja biorę to na klatę, że dla kogoś to jest problem. Ale to nie jest mój problem.
Znaczy, to jest dokładnie to, że jakby oczekujesz tego, że ludzie będą mieli ten sam filtr patrzenia na świat, a jak nie, to znaczy, że są głupi. No sorry, to chyba coś u ciebie jest nie tak z myśleniem, jeżeli uważasz, że tylko twój sposób myślenia i patrzenia na świat jest słuszny. No ale to jest tak, no i to jest znowu ten sam temat, no, o którym rozmawiałyśmy w Gdyni podczas Openera. No to jest jedno przez drugie, przez trzecie cały czas przechodzi. Ale to, no bo to wszystko się ze sobą tak naprawdę łączy. Ale to, że ktoś ma problem z tym, jak wyglądasz, jaką masz orientację seksualną, jaką masz duchowość, jaki masz sposób opisywania świata. To jest po prostu kolejny aspekt tego samego... Tego problemu, że łatwiej nam jest ocenić innych, no, niż ewentualnie spojrzeć najpierw na siebie. No i jakby to się spojrzeć na siebie albo po prostu pozwolić innym ludziom żyć po swojemu. Bo jakby nie chodzi tylko o to, że wiesz, dobra, życie po swojemu, więc jak macie ochotę iść i mordować ludzi, to róbcie. No to nie w tym rzecz chodzi, tylko chodzi o to, że to są rzeczy, które tak de facto nie mają wpływu na nikogo poza tobą. No. Bo to tylko ja wpływam sobie na to, że jak ja jestem duchowa, ja sobie medytuję, uduchowiona, ja sobie medytuję, ja jakby zauważam jakieś relacje w tym świecie i w tym kosmosie, że jestem częścią większej całości i tak dalej. I to jest moja sprawa, że ja to widzę. I jeżeli ktoś ma z tym problem, to... Ale nie gardzisz innymi poglądami, nie mówisz im, że są dziwni. I że są zjebani, jak mogą chodzić boso. I dla ciebie może oni są dziwni, tylko nie mówisz tego głośno. W sensie... Ale nie, właśnie, that's the point. Nie są dla mnie dziwni. Ale ja nie mówię, że są, tylko nawet jeżeli pomyślisz o kimś, że dziwny, ciekawy człowiek, to właśnie bardziej ciekawy, a nie dziwny. Ciekawy. Tak, tylko dla mnie na przykład dziwny jest w znaczeniu ciekawy. W sensie dziwny ode mnie, więc... Bo dziwny to jest inny, po prostu. No tak, dziwny ma dosyć erotyczne określenie w wielu... To jest oryginalne znaczenie słowa, że jest dziwny. Okay. Czyli jest inny. Okay. I w innych językach dalej ono funkcjonuje w tym znaczeniu, a nie, że dziwny, zjebany. No, ale to widzisz. Więc jeżeli ten człowiek jest taki, to ty na niego patrzysz z zainteresowaniem. Jeżeli interesują cię ludzie, to po prostu... Próbujesz się dowiedzieć czegoś więcej, a nie od razu gardzić, bo różowy włos. Ja miałam fioletowe. Różowy jest passé. Różowy jest pudalski. No, więc bardziej to. No i te archetypy w tym biznesie. Ładnie nam wyszło od archetypów. No ale z drugiej strony archetypy też w jakiś sposób pokazują sposób postrzegania świata tak naprawdę, no bo w tych archetypach też masz zawarte to, na ile jesteś otwarty w postrzeganiu świata, na ile jakby zostajesz w swojej linii i to też jest okej. No. Każdy jakby sposób myślenia o świecie tak naprawdę jest okej, bo jest twój i jedyny w swoim rodzaju, ale... Kasuję wszystko, co było wcześniej. Nie. Nie, w sensie każdy sposób jest okej i dajmy sobie samym żyć w tym sposobie, które mamy. Nie zabija, coś tam, wiadomo. Ktoś mi się wydaje, że w momencie, kiedy masz ten poziom takiego świadomego myślenia o świecie, to ty nawet jakby nie masz potrzeby krzywdzenia innych ludzi, bo to jakby po co masz robić... Sorry, to jest w religii chrześcijańskiej, filozofii chrześcijańskiej, powiedzmy sobie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Każdy filozofii to jest, nie tylko w chrześcijaństwie. Oczywiście, że tak. Tylko akurat nawiązuję, nie chciałam mówić religia chrześcijańska, tylko bliżej mi jest myśleć o chrześcijanizmie jako filozofii jednak. Bo w tym momencie pozbawiam się wszystkich tych takich... W chrześcijanizmie czy chrześcijaństwie? No nie wiem, jaka jest odmiana. To trzeba było powinna pytać. To jakby jak nie robisz innym tego, co tobie niemiłe i zachwycasz się światem, zachwycasz się sobą jako tym, że jesteś, żyjesz, że jesteś człowiekiem, że twoje ciało jest sprawne i w ogóle wszystko super, to cię wszystko inne zachwyca. Jakby nie masz potrzeby butowania innych, bo są obok ciebie. No, ładnie. I są inni. Ciekawa jestem, jakie wy macie podejście do tematu generalnie, który został tak szeroko duchowości przedstawiony. Co? Duchowość, nie? Tak wyszliśmy duchowość. A tak naprawdę do inności było. Inność, duchowość, inne poglądy. Ścisłowiec, humanista, osoba, która mówi cyferkami, myśli cyferkami, osoba, która mówi słowami, myśli słowami i opisuje słowami świat. Która opisuje ruchem albo obrazem. Ale wiecie, o co chodzi. O które zestawienie? Czy mieliście może jakieś sytuacje, w których byliście dyskryminowani, albo sami dyskryminowaliście, albo sami mieliście jakieś takie dziwne momenty z zestawienia tych dwóch światów sprzecznych, w których one weszły w dyskurs i jedno drugiemu próbowało udowodnić, że jest lepsze, a tym samym mówili o tym samym na przykład, albo
albo uzupełniały się dwa poglądy, tak jak ja z moją panią lekarz ze swojego czasu. No, jestem ciekawa, a oprócz tego o naszej duchowości możecie poczytać na naszych Instagramach. Głównie u Eril, ona dużo pisze o duchowości, ja piszę głównie o duchowości tanecznej. To też duchowość jest przecież. No tak, to jest mój język, mówię, to jakby mój język ekspresji. No, taniec. Taniec i też poszukiwania tej jakby pewnych regionów. Mhm. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy na nasz boski Instagram, również grupę Między Boskimi na Facebooku, Twittery i... Takie tam... Coś mi się tutaj wydarzyło, jakoś poplątało dziwnie z tym. I jak wiecie, jak to rozplątać? Jest takie te kurcze dziwne się porobiło. A może się tu rozplączę? To nie wiem, co ja zrobiłam teraz. O, może teraz? No, teraz popsułam bardziej. Ej, harpunku, zepsułam sobie hamak. Zaraz spektakularnie spadnę, to... Przyjmamy.